Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Moi drodzy, jesteśmy coraz bliżej końca. Dlaczego ta gra się tak dzisiaj przycina? O matko, nie wiem. Idziemy z Hagiem na polowanie. Możemy ruszać. W takim razie, miejmy to już za sobą. Za mną. Czuję, że to nie będzie najlepsza sprawa. A co tutaj się dzieje? Oni się rzucili na te psy, tak? Tak. Rzucili się na te orkowe psy. Ja w ogóle z tego, co widzę, to nie mam życia za bardzo. Jezus, wy sobie nie radzicie z orkowym psem? No i sksuli mi expa, śmiecie. Dobra, a wy na mnie zaczekacie, panowie? Tak, na szczęście czekacie. Najgorzej będzie z jaszczurkami. Mam nadzieję, że ja ogólnie dostaję expa. Bo jak nie, to będzie mi bardzo smutno. Lecimy. Kto idzie z nami? Bandzior i Hag. Widzę, że Hag się zepsuł. Hag się zhakował. Dobra. Idziemy. Witam, pana ścierwojada. Tak, dostajemy expa na szczęście. Najgorzej będzie z jaszczurkami. Ale myślę, że sobie też jakoś poradzimy. Dobra, widzę, że... No, chciałam go uderzyć, a mi to nie wyszło. No, dawajcie na tą jaszczurę. Jezu, ta jaszczurka ich zabije mnie. Jak mi wejdzie kryt, to ładnie bym powiedziała. Ach, bo my nie umiemy skorować gadów. No tak. I orkowy pies się tutaj też pojawił. Dobra. Wiecie co? Nie wiem, czy oni są śmiertelni, czy nie. Ja bym wolała się może zająć... jaszczurką? Nie wiem. No witam. Mogę trafić tego orkowego psa? W ogóle dlaczego tak lata mi kamera? Ja nie widzę nic. Kompletnie nic. Widzę, że Hag jest normalnie śmiertelny. Boję się, co będzie w przypadku tego cieniostwora, którego słyszeliśmy na... tam na górze, jak żeśmy kiedyś tam weszli. Bo tutaj jest w miarę okej. Ale wyżej będzie tylko gorzej. No, Hag? To była ta łatwa część. Tam na górze mieszka troll. Ale dla własnego dobra lepiej go zostawić w spokoju. Teraz skręcamy w prawo. I kierujemy się tym szlakiem, aż do małej dolinki. Tak, tam są zębacze. Ciekawi mnie, czy gra mnie cofnie, bo jak pamiętacie... To leży trolla. Tak, gra mnie cofnie. Chris mówił, że chciałby się rzucić na tego trolla, więc chciałam zobaczyć, czy przypadkiem go tam nie ma, czy coś. Dobra, zrobimy sobie kolejnego save'a, żeby nic się złego nie stało i lecimy dalej. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś większych problemów, tylko wręcz przeciwnie i zobaczymy. W ogóle jesteśmy coraz bliżej końca modyfikacji. Nie wiem, czy już wspomniałam, bo się troszeczkę zakręciłam. Oh my god. Dobra, najpierw są jaszczurki. To jest tak całkiem stabilnie, bym powiedziała. Będzie gorzej potem. Dobra, okej. Fajnie. Radzimy sobie bardzo dobrze z jaszczurkami. Dobrze wiedzieć, że nie muszę się już ich bać. Tu są ścierwojady oczywiście. To tutaj. Kiedy już wybijemy każde żywe stworzenie, wchodzimy do tej jaskini. Powinniśmy już zaraz skończyć. Okej, w porządku. Oczywiście tam są zębacze jeszcze dalej, a ja nie wiem jak z zębaczem. Podejrzewam, że bez większych problemów, coś czuję. Dobra, oni sobie tutaj pozabijali to. To były jakieś mocne bardzo ścierwojady. Dobra, wiecie co? No chodźcie, panowie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z zębaczami. Witam. Nie idźcie tam! Stójcie! O matko. O Boże. Mogę kryta w tego zębacza. O Boże, on się wykrzaczył. O Boże! Ajajajajaj! Co to miało być w ogóle? 18:30, o której się zapisałam, do cholery? 30... Dobra, tutaj. To wszystko zrobiłam w ciągu jednej minuty. Niedobrze, bo ja widzę, że on się wywali na tym cieniostworze, nie?
Wiecie co? A gdybyśmy tak sobie pojedynczo te zębacze wyciągli? Co wy na to? Ja jestem w stanie sobie z jednym zębaczem poradzić, na spokojnie raczej. A no, wtedy jest szansa, że oni nie zginą. Nie wiem, czy to Bandzier zginął, czy Hag. Dobre pytanie. Cześć, zębaczu. On dziabnął mnie, cholera. Dobra, z zębacza nic nie wyciągnę. Dobra, oni tam stoją dalej. Dziabnął mnie, ale nie było aż tak źle. Jak mi weszły kryty, to w sumie jest na 3 strzały taki zębacz. Niestety się nie odsunęłam, więc dlatego on mnie dziabnął po prostu. Witam. Mogłabym się odsuwać, kiedy cię gro proszę. Dziękuję. Kurde, zapominam, że z tych zębaczy nic nie ma. Dobra, zębacze wolę, wiecie, wyklepać solo, bo będzie dużo prościej, niż robić to razem z Hagiem. Wydaje mi się, że Hag nie zginął, chociaż nie wiem. Nie wiem, czy nie zadam przypadkiem o jednego kawałka mięsa za dużo. Dobrze, został nam jeden zębacz, tak na 100%. I potem mamy cieniostwora, no będzie tragedia, coś czuję. Witam. Dobra, zębacz nie jest taki jakiś trudny. Super, tego się udało bez straty HP. Właśnie miałam powiedzieć, wydaje mi się, że ten cieniostwór... Co on robi? Boże święty, wstaje, nie wstaje, nie wiem. Nie wiem, czy to Bandzier zginął, czy to Haga zagryzło. Nie wiem, spróbujemy z nimi wejść do środka. O, ja pierdykam. Dobra. Raz, kosi śmierć. Oh, fuck my life. Ten cieniostwór jest jakiś leszczyński. Ja go sama wyklepałam. Co to ma być? To powinno dać wszystkim bestiom do zrozumienia, żeby trzymały się stąd z daleka. Niebawem zabierzemy się za przeprowadzkę i założymy tutaj swój obóz. Przy okazji, dobra robota. Wpadnij do nas za jakiś czas. Powinniśmy się już wtedy ładnie urządzić. Dobra, świetnie. Hag? Okej. Okay. Czy coś było w tym leżu? Dlaczego ten cieniosur był taki prosty? W sensie, co to miało być w ogóle? Halo? Ej, no nie spodziewałam się, nie? Zębacze mnie prawie zagryzły, a ten cieniostwór nie zrobił mi nic. Nawet mnie nie dotknął. Był jakiś znerfiony cieniostwór, coś czuje, no ale to nie zmienia faktu. Dobra. Czwarty obóz wykonaliśmy, ale musimy teraz iść do Quentina i zapytać, co z Darionem. Zobaczymy. Ale coś czuję, że to nie jest koniec zadań naszych. Cześć, panie Bandzior. Nie rozumiem trochę, dlaczego Hag tam został, ale niech będzie. Dobra, nie będę chwilowo sprintować, bo potem nie starczy mi wytrzymałości na skakanie. Bo po całkowitym sprincie nie możemy przez chwilę skakać. Także to też jest taka sprawa. Dobrze, to co, idziemy w takim razie poinformować. W ogóle ja mam nowy poziom wbity, prawda? Tak, i jak wrócimy do starego obozu, to chciałabym się nauczyć walki mistrzowskiej mieczem, bo z tego co się orientuję, Skorpion powinien nas tego nauczyć, a później dodać sobie jeszcze w siłę, jeżeli coś wbijemy. Dobrze. Dzisiaj coś bardzo gra kratkuje. Quentin, żartujesz sobie? Uwolnij Dariona. Nic z tego. Potrzebujemy kowala do naszego obozu. A tak się składa, że poza Darionem nie widzę innego kandydata. Chcemy tutaj założyć nasz obóz i potrzebujemy ludzi, którzy pomogą nam w tym przedsięwzięciu. Mogę ci pomóc w zamian zbudować część obozu. Powiadasz, że znasz się na tej robocie? Więc co mnie powstrzymuje przed uprowadzeniem was obu? Jesteś mi coś winien. Masz jaja, przypominając zbrodniarzowi o przysłudze i mając przy tym nadzieję, że się z niej wywiąże. Ale spokojna głowa. Dotrzymuję danego słowa. No świetnie. Wiesz co? Pomóż nam przy zakładaniu obozu. Zajmij się najważniejszymi konstrukcjami, a w zamian puszczę Dariona wolno. Co prawda zostaniemy bez kowala, ale przynajmniej nie będzie nam padało na głowę. Mhm. Masz jakieś materiały? Skąd wziąć materiał? Jeśli czegoś potrzebujesz, powinieneś poszukać Jake'a.
Posłałem go do lasu, żeby załatwił trochę drewna, ale nie wrócił. Na domiar złego nosił ze sobą trochę zapasów, takich jak żelazo. Jeśli jeszcze żyje, niech się z łaski swojej spręży. A jeśli nie? To sprawdź, czy trzyma coś wartościowego w kieszeniach. Cholera, ja coś czuję, że dzieciak nie żyje, nie? Od czego mam zacząć? Na dobry początek przydałby się dach nad głową. Niech to będzie gdzieś w obozie. Dobrym pomysłem byłaby także jakaś palisada bezpośrednio przy wejściu. Dobra, poradzimy sobie. Nie martwi was ten troll w pobliżu? Trolle są leniwe. Jak sobie upatrzą jakieś miejsce, to już tam zostają. Ta włochata paskuda to akurat najmniejsze z moich zmartwień. Dobra, w porządku. Czy teraz ja mogę coś jeszcze więcej pogadać na przykład z Curtisem, czy coś w tym stylu? Nie. Mamy jeszcze tam, widzę, ścierwojady do zabicia. O, widzę, że Hak się tutaj przeteleportował. Witam serdecznie. Ubijemy sobie te ścierwojady jeszcze i na spokojnie będziemy robić inne rzeczy. Naprawdę, mogłabym chociaż kryta na ścierwojady. No bez przesady. Bez przesady. Bez przesady, gro. Jezu. Dobra, dzisiaj coś bardzo klatkuje. Naprawdę, ostatnio tak nie było. Okej, czyli musimy iść do lasu. Do lasu, gdzie znajdziecie, znajdę orkowe psy. No ale bywa. Czy te orkowe psy tutaj są już wybite? Dobre pytanie. Nie, nie są! Oh my god! Oh fuck! Nie, bo mi skusują expa. O, jest mój. O kurde! Dobra, bo wiecie, wilki to tam zero jakiegoś kłopotu, nie? Tylko ten orkowy pies. Chociaż widzę, że nie zrobił mi zbyt wiele. Nie! Gdzie lecisz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz, paskudo? No, zdecydujecie się, czy nie zdecydujecie się? Dziękuję. Pięknie, super. Dobra. Jeszcze w sumie możemy sprzedać trochę skór też do Christiana później, dlaczego by nie? No i co, przejdziemy się po lesie, ale zanim to weszłabym do tej jaskini, bo może tak być, że on w ogóle tutaj leży, nie? Nie, nie leży tutaj, ale mamy za to górski mech i gorzkie chleby dwa. No, tak bym powiedziała słabo, ale niech będzie. Okej, udał się do lasu, tak? No coś czuję, że z tego lasu to on nie wróci. Dobrze, no. Przyszliśmy tutaj, a raczej zaczęliśmy... Dobra. Ta krew już chyba mówi mi wszystko, nie? W sensie zaczęliśmy tutaj iść, ale ja się potem cofłam. Cholera wie w sumie dlaczego. Dlaczego ja się cofłam? A wiem, bo nie chciałam iść po prostu w tę stronę, bo uznałam, że to bez sensu. No nie uwierzę, że kretoszczury go zabiły. No orkowe psy uwierzę, że prędzej. Witam. Dobra. Dawaj, kundlu. Dobra, niestety zdążył mnie uderzyć, ale to nic. No kretoszczury go na bank nie zabiły. Witam. W ogóle uznały, że mnie nie będą atakować? Może tutaj jakiś cieniotwór śpi w lesie, czy coś? Dobre pytanie. Oho, zębacze mi mruczą nad głową. I nie tylko. Coś mi tu chrząka, chrumka. Co tu się dzieje? W sumie nie byliśmy w tej okolicy w ogóle. Czy coś się tutaj złego dzieje? Czy ja jestem... Tam są zębacze i to jest pewne, bo je widzę. Ale tu jest ich chyba więcej, bo coś jeszcze mi tu mruczało nad głową. Są jeszcze też jakieś kretoszczury. A, tam są zębacze, dosłownie nad moją głową. Podejrzewam, że go zeżarły. O Boże, nie, tylko nie dwa orkowe psy. Ja sobie nie poradzę z dwoma. Nie ma opcji, że sobie z dwoma poradzę. Najgorsze jest to, że one postanawiają się poskradać chyba do mnie. Niestety idą dwa naraz i myślę, czy stąd spierdzielać, czy co robić. Jak mi nie wejdą kryty, to przecież jestem martwa. Dobra, zaryzykuję chwilowo. Oh my god. Dobra, może przeżyjemy to.
pod warunkiem, że ubiję chociaż jednego kundla. Aj. Dobra, gdzie się zapisałam? Dobre pytanie. 41 to chyba było tutaj, jak szły do mnie. No, będzie klops. Będzie klops i to ogromny. Ten las jest w chuj niebezpieczny. Dobra, wiecie co? Niech te psy się zajmą sobą. My stąd na chwilę odbijemy bliżej tych zębaczy. Wyciągniemy sobie jednego zębacza, troszkę podekspimy jeszcze też dziś. Z zębaczem nie powinno być też większych problemów, skoro będzie sam. On sobie do nas przytupta sam i będzie super. To jest ich więcej. Dobra, to tak, żebym się nie wwaliła w jakiegoś zębacza przypadkiem. Cześć. Mogę kryta. Mam nadzieję, że te kundle nie idą za mną dalej, nie. Kurde, zapomniałam, że z zębaczy nic nie ma. Który mruczek do mnie przyjdzie pierwszy? Kurde, nie wiem. O? Nie, ja chcę jednego. Jednego chcę. Chodź. No chodź. No chodź, o tak. Chodź, mały dinozaurze. Dobra, no jestem w stanie przeżyć je, no nie? Jake'a poszukać w lesie musimy, no okej. Okay. Nie wiem, ile mam drewna, podejrzewam, że trzeba by było troszeczkę pościnać. Cześć. Fajnie jest wbić tak kryta na sam początek. Dobra, tutaj został już jeden. Witam, pana zębacza. Potem pójdziemy jeszcze do tamtych. Cześć, panie zębaczu. Co tam, panie zębaczu? Proszę tylko mnie nie gryźć. Witam. Mogę kryta? Mogę, pięknie, kolejny poziom. Wiecie co, moglibyśmy na luzie do starego obozu iść, bo byśmy byli wtedy lepsi. Dobra. Dostanę zębacza? Dziękuję, gro. Świetnie. Dobra, trochę expa. Nie myślałam, że będziemy expić dzisiaj. Myślałam, że zajmiemy się czymś innym, ale eksper jest ważny. Witam cię, panie zębaczu. Za mną nic nie ma, nie? Te orkowe psy mnie najbardziej dobijają. One są okropne. Paskudne. Masakryczne. Dobra, wiecie co? Zaszarżuję sobie na tego zębacza. Dobra, super. Nie wiem, co jest dalej, więc pozwólcie, że przejdziemy sobie tak w miarę delikatnie. Ciekawi mnie, czy tutaj też szkodnicy zastawili przejście, bo przecież można by było do nowego obozu przejść tędy. Tak, zastawili przejście. Przecież można przejść rzeką. Witam, najemnik, najemnik. Cześć. Tutaj kończy się twoja podróż. Dlaczego? Co za głupie pytanie. Chyba każdy, kto znalazł się za barierą, powinien wiedzieć, że mamy utarczki ze strażnikami. I dopóki się to nie zmieni, nie przepuszczę nikogo. Ogólnie to przypomniało mi się, że przecież główny bohater... Ogłuchłeś! No przecież idę, chłopie! Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Przypomniało mi się, że przecież główny bohater nie umie pływać, więc prawdopodobnie by się tutaj utopił. Chociaż na dobrą sprawę można by było wejść do starego obozu tak na luzie, nie? Dobra, przejdźmy się tutaj. What? Kim ty jesteś? Kurwa mać, co to miało być w ogóle? Ludzie? 42, kiedy się zapisałam? 44. Dobra, to idziemy stąd w takim razie. Jakiś wyrzutek? What the hell? Może to oni zabili Jake'a? Dobra, zapisałam. Dobra, dajemy sobie spokój. Chwilowo z tamtym miejscem. Chociaż no, wiecie co? Przecież to tylko jakiś wyrzutek był. Na spokojnie będziemy raczej w stanie go wyklepać. Tylko wystarczy się troszeczkę najeść. I powinno być git. W ogóle fajnie, że nie słyszałam, jak chrupie. Dobra, mamy jeszcze dużo czasu. Tak, jesteśmy w połowie odcinka dopiero, w porządku.
Ten wyrzutek mnie intryguje bardzo. Bo do cholery jasnej. Zapiszmy się gdzieś tu. Pytanie, czy tam jest jeden wyrzutek, czy dwóch? Zobaczymy, nie? O, fuck! Rzuciło się dwóch. O, dziękuję, że się jeden zblokował. Chyba jestem w stanie ich wyklepać, ale oni mają mistrzów, dobra. To na razie dajemy sobie z nimi święty spokój, wczytam się tutaj. I co? I idziemy do tego lasu, no. Coś czuję, że te orkowe psy go zeżarły. Ale co mi to da? One są dwa w jednym miejscu. Będzie ciężko z nimi. Będzie ciężko je obejść. W ogóle tu mamy drzewo do ścięcia, więc wykorzystajmy to. Na pewno zabraknie mi w obozie gwoździ. To na 100%. Moglibyśmy się przejść w sumie pod starą kopalnię, ale nie wiem, czy jest jakiś sens większy. Wydaje mi się, że nie ma. Dobra, ścięte drzewo, świetnie. Te orkowe psy. Tam są jeszcze też zębacze. Gobliny, słyszę. O, witam! Mogłabym goblina na strzała ściągnąć? O, bo to wojownik był, dobra. Ej, gobliny mnie tak poobijały? Bo ten wojownik mnie tak pobił. W ogóle widziałam tam kolejne orkowe psy. Nie podoba mi się to bardzo. Będzie ciężko, no. Cholera. Musi być tego tutaj tak dużo. Jakby ten wodospad to zagłusza moje myślenie. Dobra. Fuck, no rzucą się w grupie. Chyba. Ej, moment, rzucił się jeden na mnie, dobra. Możemy spróbować coś z tego uklecić. To są te, które mnie wcześniej zaatakowały chyba. Mam tylko nadzieję, że nie wpadnę do wody. Cześć, kundlu. Paskudny, cholerny. Dobra, zobaczymy. No dawaj. No dawaj. Dobra, zaryzykujemy trochę. Dobra, to się bardziej opłaciło. Boże, ten wodospad zagłusza totalnie całą grę, nie? Dobra. Prawdopodobnie został ostatni orkowy pies. Mam przynajmniej taką nadzieję. Powiedz mi, że jesteś jeden i ostatni, że was więcej kurna nie ma na mapie. Ty przynajmniej szarżujesz normalnie. No. Jeszcze jest burza w grze w ogóle. Mogę kryta. Dobra, udało się. Tak, widzę tam martwe ciało Jake'a, nie? Witam, krwiopice. A krwiopice to mogłoby na strzała zrzucać. Dobra, orkowych psów raczej już tutaj w okolicy nie ma. Młodego krwiopice też moglibyśmy na strzała. Dobra. Z młodych nic nie ma chyba. Tak to prawda? O, matko. Dobra, troszeczkę, no ja się nie dziwię, że Jake tutaj sobie nie poradził w tym lesie. Dosyć... fuck my life. Tu są jeszcze dwa te kundle. Dobra, na szczęście idzie po mnie tylko jeden. Dobrze, że one jednak... że da się je pojedynczo, bo wilków się na przykład nie da, nie? W ogóle... dobra, ten krytoszczur go nie je, tylko się myje. Tam krwiopica oszalała. Dobra, bo ja chcę się jak najszybciej tych psów pozbyć, no nie? Witam. Mogę? Gdybyśmy mieli mistrza, to byśmy prędzej zabili tego psa. Dobra, gdzie jest Jake? Tak, ja Jake'a widzę, spokojnie. I nie tylko Jake'a.
Okej, jeszcze fajnie, że będą mi kretoszczury przeszkadzać. Dobra, w sumie... Albo to młode. Dobra. Dobra, bo ja nie mam czasu, nie? Dobra, pies nam się zblokował. Dobra, świetnie. Widzę, że nie tylko Jake jest martwy w ogóle, co jest dosyć ciekawe. Szkodnicy tutaj leżą. I Jake. Skórzany mieszek. Okej, miał gwoździe. To świetnie. Mi się przydadzą na pewno. Moglibyśmy jeszcze te zębacze wybić, ale czy mi się chce? Trochę mi się nie chce, muszę przyznać. Przypij co? Dziękuję. Przynajmniej ty nie utrudniaj mi życia. O, witam. Mówiłam, że nie chcę mi się klepać zębaczy, tak? A zębacz sam do mnie przylazł. Mam nadzieję, że jesteś sam. Paskudo cholerna. Dobra, z was nic nie ma. Tam są ścierwojady. Jeszcze jakiś zębacz. Ich na pewno było więcej niż jeden. O, słyszę. Witaj, mruczku. O nie, ja chcę tylko jednego, proszę. Fuck! No! Błagam. Nie wolno tak. Okej, tamten się trochę zaplątał. Dobra, wiecie co? A gdyby tak... Dobra. Dobra, ryzykujemy. Dobra, udało się. Znaczy, powiedziałam hop, zanim się udało, ale faktycznie się udało. Dobra, to są chyba w ogóle wszystkie zębacze. Jak nie, to zaraz jeszcze na jakieś pewnie trafię. Witam pana ścierwojada, którego mogłabym ściągać na hita. O, witam cię, jeszcze jeden. Super. Chodź, paskudo. Ała, ale się dałam. Widzieliście to? Ty kurna, tam jest cieniostwór. I on właśnie sobie tutaj idzie na wyżerę. Fuck. Mogę się... Dobra. Błagam cię, cieniostworze, nie podchodź tylko do mnie. On się, wiecie, striggerował, bo tutaj dużo ścierwa jest pozabijane po prostu. I co ten cieniostwór robi, ja się pytam. Myślicie, że ja go zabiję tak po prostu? Wątpię. Kurwa, nie idź tu! Ja pierdolę. Dobra, możemy spróbować. Najwyżej przypłacę to życiem. Wczytamy sobie grę. Dobra, dałam się uderzyć, niestety. Dobra, jest szansa. Ała. Fuck! Ale ten cieniostwór jest do wyklepania, nie? Dobra, gdzie ja się zapisałam? 18:53... chyba tutaj. O, fuck! Dobra. A gdybyśmy tak zostawili tego cieniostwora w spokoju? Nie, to nie tu. Fuck my life. 53, 54... Tutaj, nie? To jest ten sam zapis? Ej, nie wiem. Nie, no ja bym się zapisała, bo coś podejrzewam... Tak, przed tym cieniostworem. Dobra. Pozbierajmy z tego dziadostwa wszystko i chodźmy stąd. On wraca, widzę, że do siebie, to niech na razie sobie wraca. Mam go na razie gdzieś. Wybiliśmy cały las z wyjątkiem tego cieniostwora. W ogóle, wow. Wy powinniście wiedzieć, że tutaj jest obok cieniostwór, panowie. To jest informacja ważna dosyć. Dobra, znaleźliśmy Jake'a. Cześć, Quentin. Znalazłem Jake'a. Nie żyje. Tak myślałem. To chyba nie był najlepszy pomysł, żeby puszczać do lasu samotnie jednego z najbardziej niepewnych ludzi. Które bydle go załatwiło? Leżał obok jakiegoś szkodnika. Najwyraźniej obaj wykończyli się nawzajem. Ten Benzwał prał się ze szkodnikiem w pojedynkę? Chyba właśnie dlatego tyle przeżyliśmy poza obozami, bo trzymamy się w grupie. Nieważne. Dzięki jego materiałom możesz teraz zająć się robotą. Jasne. Gdzie jest Jake? Tak, mamy wszystko. Wiecie co? Ten mieszek z gwoździami. Otrzymano gwoździe. Mamy teraz ich... Ile mamy gwoździ?
52, no może wystarczy. Dobra, pobiegnijmy na górę i spróbujmy coś tam zbudować w tym obozie. Ciekawi mnie, czy panowie się nagle tam przeteleportują, czy nie? Byłoby to interesujące. No dobra. Okej, widzę, że mamy pierwszą rzecz, czyli palisadę. Myślę, że od tego dobrze by było zacząć. Oh my god, to ja już wiem, że nie mam tyle gwoździ. Desek też może mi braknąć. Fuck my life, nie? Dobra, mamy gwoździ 2. Świetnie, po prostu super. 3 łoje kretoszczura. I desek. Desek mam. Ile mam desek? Drewno. To nie jest to. Ile mam desek? 23. Dobra, ale chodźmy się zorientować, co tu jest do budowania w ogóle. Wygląda na to, że do budowania jest jedna rzecz. Dobrze, widzę, czy jestem ślepa. Dobra, zejdźmy sobie tak. Jedna chata jest do budowania. No to by wyszło, no ale nie mam tyle gwoździ. No, dawać mi to. No, ale proszę mi się nie bagować tu. Dobra, gwoździ już widzę, że nie mam i nie mam łoi nawet. 23 gwoździe i 2 łoje kratoszczura. Skąd ja to wezmę? Wybijam chyba wszystkie kratoszczury na mapie. Honender. Dobrze, no lepiej, żeby była palisada niż dom chwilowo. Okej, wracamy w takim razie do starego obozu i spróbujemy coś zrobić. Może być tak, że uda nam się jeszcze znaleźć... Zawsze możemy kupić uchuno łoje kratoszczura. Gorzej będzie z gwoździami. Mam nadzieję, że któryś z nich kupuje. Bo jak nie, to będziemy mieć przerąbane. Bo jak nikt z nich nie będzie miał gwoździ, to naprawdę zrobi się duży kłopot. Mam nadzieję, że jak będę tak skakać, to sobie nie rozwalę łba. Łój kretoszczura jeszcze może być też w jednym miejscu, chociaż zawsze można kupić. Mamy sporo bryłek. Dobra, 117. Ale mamy trochę rzeczy do sprzedania. Na przykład możemy iść do Christiana oddać mu skóry wilcze. Bo on dalej będzie od nas skupował. Nad Darionem oczywiście pracujemy. Gwoździe to będzie okropny problem. To jest tak grunt, że miałam tą sakiewkę od Jake'a, bo gdybyśmy jej nie mieli, to już byłby duży problem. No, ja wykupiłam niedawno od Huno... Okej, tam są kolejne orkowe psy. Nie chcę się z nimi bawić. Wykupiłam niedawno od Huno wszystko. No, niedawno. W sumie dosyć dawno, ale coś czuję, że Huno nie będzie miał nic. Dobra. Tutaj możemy jeszcze też zajrzeć do Cruza. Okej, on ma gwoździe. Biorę od ciebie wszystkie. Brakuje ci rudy? Świetnie, nie mam rudy, dobrze. Masz kubki, masz monety. Blanty wolę zostawić, skrawego materiału też. Skóry wilcze to musimy oddać. Skrzydła mogę ci sprzedać. Puchar. Patelnię sobie zostawię jedną. Fajkę mogę sprzedać. Świeczniki mogę sprzedać. Brzytwa mi niepotrzebna. Amforę sobie zostawię na wszelki wypadek. Biżuteria. O kurde, mogłam ją pozbierać, to byśmy ją sprzedali. Okej, dobrze wiedzieć. Bagienne ziele. Skóry orkowego psa. Z tego co wiem, to Christian nie będzie tych skór chciał. Pazury. Dobra. To daj mi... O matko. 2 łoje. Dobra. I jeszcze potrzebujemy 3 gwoździe, więc można zajrzeć do Huno i zobaczyć. Przy okazji wstąpimy do Skorpiona, żeby nas troszeczkę nauczył. I nauczymy się siły i nauczymy się lepszej walki bronią. Cześć Skorpion, ty mnie teraz możesz uczyć. Mógłbyś mnie też wyszkolić? Jasne. Nauczę cię wszystko. Tak, oczywiście wiemy. Broń jednoręczna. Kurwa, bryłki. Ile mam bryłek? Nie wiem. Dobra, wiecie co? Najpierw siłę sobie damy. I bryłki to ogarniemy za chwilę, bryłki. Chociaż wydaje mi się, że powinnam mieć teraz. Mamy bryłek, dobra.
Skorpion, jeszcze raz. Jasne. To naucz mnie. Naucz mnie, jak sprawniej posługiwać się jednoręczną bronią. Okej, w teorii mnie nie nauczyło, a w praktyce chyba mnie nauczyło. Co tu się stało? What? Coś tu się zbugowało. Jasne. Mam dalej swoje bryłki. Aha, bo tam potrzeba 20 punktów. Dobra. Mam bryłki, dobra. W porządku. To jeszcze jeden poziom potrzebujemy do tego. Dobra, to pobiegnijmy na szybko do Huno. Dowiedzieć się, czy on ma jeszcze gwoździe, bo mi się przydały dosłownie 3 sztuki gwoździ. Nie więcej. 3 głupie sztuki gwoździ. Ori. 3 sztuki. Tak, walka wieczorem, wiemy. Dobra. Huno, gdzie ty jesteś? Cześć. Nie kopacz, nie chciałam z tobą gadać. Huno. Pokaż. Powiedz mi, że ci się zryspiły gwoździe. O matko, tak. Kupiłabym wszystkie, ale to byłoby głupie. 23. Brakujmy sobie na zapas, tak żeby mieć 25. Zróbmy sobie zapis i na szybko jeszcze, na sam koniec, dosłownie, polecimy odbić Dariona. Jak już to zrobimy, to wrócimy sobie do starego obozu i będziemy mogli kontynuować zadanie z Nyrasem. Chociaż zanim, to dobrze byłoby zrobić to zadanie ze starą kopalnią, w sensie opuszczoną kopalnią. To nie byłoby wcale takie głupie, żeby też to zrobić. Więc też to zrobimy. Ale no, najpierw zróbmy to. Bo tak naprawdę to są zadania, które nam zostały. Z dala do obozu to jesteśmy w trakcie. Jeszcze jest wysiedlenie Drwali z tym cieniostworem. I myślę, że na spokojnie, jak wbijemy jeszcze jeden poziom. Trochę daleko do tego poziomu, ale jakbyśmy troszeczkę jeszcze poekspili. Ten cieniostwór jakby nam wleciał na konto i dodatkowo te orkowe psy tam w kopalni, to bylibyśmy w stanie to zrobić w sumie. Ale najpierw chyba bym wolała kopalnię, a potem to wysiedlenie Drwali zrobić. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że tak byłoby lepiej. No i tak naprawdę zbliżamy się do końca moda. Już jest blisko, coś tak czuję. Że może, no może nie ten następny odcinek, ale jeszcze kolejny i będziemy mieli modyfikację z bańki. Szczerze mówiąc, nie mam za bardzo pomysłu na nowego moda. Myślałam o jakimś modzie do Gothica 1. Myślałam o Dolinie Zombie, ale mam jakieś problemy z instalacją tego moda. Słyszałam też, że jest podobno jedno zadanie zbugowane, więc dobrze by było w sumie się za taką modyfikację jeszcze nie brać. Ale cholera wie. Bandzior. Dobra, nie idziemy do Quentina, tylko musimy iść na samą górę. Także biegnijmy szybko, potem szybko też zejdziemy powiadomić Quentina. No i chyba powinniśmy już Dariona odbić. Zrobiliśmy dla Quentina sporo. Znaleźliśmy Jake'a. Na samym początku pozwoliliśmy mu tutaj odbić właśnie to miejsce. Więc jest duża szansa, że będzie ostatnim zadaniem właśnie zbudowanie tutaj tego wszystkiego. A to nie powinno nam dużo zająć, bo została nam dosłownie jedna rzecz do zbudowania. Mam nadzieję, że kupiłam dostateczną liczbę łojów kratoszczura, że się nie machłam o ten jeden łój. Ale nie wydaje mi się. Jeżeli tak, to jestem botem największym. Dobra. Dobra, na 6 się nie machłam. Super. I czy to jest na pewno jedyna rzecz, która była tutaj do zabudowania? No wydaje mi się, że już nic więcej tutaj nie było. Tutaj coś w tym leżu, nic kompletnie. Tutaj po drodze, jak się wychodzi, też nic nie było do budowania, także wydaje mi się, że zbudowaliśmy wszystko dla Quentina, więc idziemy mu od razu o tym powiedzieć. Palisada, jedna chata. Jest świetnie. Zrobię sobie jeszcze zapis, żeby nam nie uciekł postęp i idziemy szybko do Quentina. I myślę, że na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. W kolejnym troszeczkę jeszcze rzeczy nas czeka. Mamy też walkę na arenie do zobaczenia, także sprawdzimy to, jak będzie. Ogarniemy wszystko w swoim czasie
i na spokojnie powinniśmy się coś, mi się wydaje, wyrobić. Jak nie w dwóch odcinkach, to najwyżej w trzech, no. Trudno. I tak całkiem nieźle. Jeszcze jakbyśmy w sumie troszeczkę expili, no to faktycznie bym powiedziała bardziej, że w trzech odcinkach. Dobra, cześć Quentin. Witaj. Gotowe. Piekielnie dobra robota. W miarę upływu czasu będę chciał tam jeszcze postawić wieżę obserwacyjną i parę innych drobiazgów, ale to może poczekać. Pozwalam Darionowi wrócić do starego obozu, jeśli chce. Poza tym, właśnie zapewniłeś sobie u nas pewną posadę, chłopcze. Zastanów się, czy wolisz rozkoszować się wolnością, czy wiecznie usługiwać magnatom. Pomyślę o tym. Daj sobie czas. W końcu raczej nie zanosi się w najbliższej przyszłości na to, żeby bariera padła. Darion. Super. Darion, ty jesteś już wolnym człowiekiem, wiesz? Rozmawiałem z Quentinem. Jesteś wolny. Już się bałem, że będę musiał spędzić resztę życia z tymi szumowinami. Ale dlaczego mi pomogłeś? Przysyła mnie Nyras. Miałem cię poszukać i sprawdzić, czy są jakieś problemy ze spotkaniem. W takim razie muszę chyba podziękować Nyrasowi, że cię do mnie wysłał. Tylko tak czy inaczej, do zobaczenia w obozie. Nie powinni wiedzieć. Świetnie, Darion wykonane, zadanie z dala od obozu, jesteśmy już na końcówce, możemy iść do Nyrasa. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się w kolejnym. Zostało nam jeszcze kilka zadań, dwa zadania poboczne, dwa zadania główne, tak mi się wydaje, dobrze? Myślę? Nie. Jedno główne i dwa poboczne. Plus walka na arenie między cieniostworem a Benwickiem, którą też musimy obejrzeć. No i co? Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. No a jeżeli podoba wam się to, co robię, chcecie widzieć więcej i chcecie mnie wesprzeć, no to zachęcam was do subskrypcji i oczywiście kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, bo bez niego YouTube lubi płatać figle. Lecę montować dla was ten materiał. Do kolejnego. Cześć!